Tym razem ogłoszony przez przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia nawigacyjnego lotniska, drogi startowej, podejść, dróg kołowania i płyt postojowych dla Portu Lotniczego Radom Sadków. Jak przyznaje Michał Nędziak, rzecznik Portu Lotniczego Radom, inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem, a wszystkie ewentualne terminy odwołań potencjalnych oferentów są również uwzględnione w tym harmonogramie. Na lotnisku w Radomiu zakończono już modernizację pasa startowego. Badania techniczne pasa, które zostały przeprowadzone przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, wypadły bardzo korzystnie. Badania obejmowały takie parametry drogi startowej jak nośność, szorstkość i równość. Pas po modernizacji ma 2500 metrów długości. Cały czas również postępują prace przy budowie terminalu i obiektów kubaturowych. W przypadku budowy terminalu obecnie trwają prace montażowo-stalowych konstrukcji dachu oraz prace murarskie wewnątrz budynku. Na zewnątrz prowadzone są prace wodno-kanalizacyjne oraz systemu hydrantowego. Tu prace zaawansowane są w 50%. Z kolei na październik i listopad zaplanowano prace projektowe przy tzw. obiektach kubaturowych. Wykonawca, firma Anna But, przejęła już teren budowy. Zorganizowano zaplecze budowy oraz ogrodzono teren. Trwają prace porządkowe oraz instalacyjne. Wykonawca rozpoczął już pracę przy istniejącej infrastrukturze kontenerowej. Przypomnijmy, umowa z firmą Anna But na kwotę ponad 45 milionów złotych obejmuje budowę obiektów wspierających, budynków niezbędnych do funkcjonowania lotniska poza terminalem, budynku administracyjnego służby lotniskowych, hali garażowej z magazynami, a także dostosowanie istniejących obiektów kontenerowych do przejęcia funkcji budynku socjalnego agentów obsługi naziemnej i służb utrzymania lotniska. Prace przy obiektach kubaturowych towarzyszących mają zakończyć się w lipcu 2022 roku.